Pastoral's garden. Hello everybody. My name is Lee Seung-hee. You Polish guys call me Lilia. I'm from Korea Chilbosan International Travel Company. So our company organizes a very wonderful tour about Mount Chilbo and Cheongjin City and Gyeongsang County and Hot Spring. It would be very wonderful and fantastic. So welcome you to our country. We'll expect you the next time. Emil is a Korean expert, so you can visit DPRK with Emil. Welcome! Pozdro z KRLD. Witamy w mieście Cheongjin na północy KRLD. Jest to stolica prowincji północny Hamgyeong. Mieszka tu ponad 600 tysięcy ludzi i jest to trzecie największe miasto w KRLD. Znane jest z produkcji stali oraz portu. Region ten jest bardzo górzysty i znajduje się tutaj niewiele pól uprawnych. Z tego powodu prowincja ucierpiała najbardziej w latach 90. podczas Wielkiego Głodu. Zapraszam na dwa odcinki z Cheongjin, w których pokażę Wam nieco miasta i co można tutaj zobaczyć. Warto tutaj przyjechać, aby zobaczyć taką bardziej realną Koreę Północną. Z dala od Pjongjangu. Jesteśmy w centrum Cheongjin. Jedziemy pod pomniki przywódców. To jest taki spory plac. Co mniejsze od tego w Pjongjangu, ale wciąż taki duży. Mieście, jeśli chodzi o auto, to głównie taksówki, trolejbusy. I czasem jakaś ciężarówka przyjedzie. Mieliśmy kwiaty za 20 zł. Sztuczne. 9월 9일에 바로 이 자리에서 위대한 수련님을 직접 모시고 청진 화학섬유공장 준공식과 광화국 창군 18 경축 행사를 성대 진행했습니다. So in the first of September in 1962, we had a meeting, inauguration meeting of the Cheongjin Chemical Fiber Mill, holding our General Kim, President Kim Il Sung. With him, we had a meeting here. 이 뜻깊은 광장에 우리 동안의 인민들이 2014년 9월 9일 태양의 모습으로 용생하시는 위대한 수련인들의 동상을 정중히 모셨습니다. So we erected these statues in 2014, September the 9th. Both of them? Both statues? They are exact copies from Pyongyang, right? They are the same? Same one. Is the height also the same? Height. Pomniki przywódców Cheongjin stoją w samym centrum miasta i mamy tutaj dwa pomniki, które bardzo przypominają te z Pjongjangu, ale różnią się tylko kilkoma szczegółami, między innymi ręka prezydenta Kim Il-sunga, prawda, jest z tyłu, czyli nie ma takiej pozy, tylko jest z tyłu oraz chyba są odrobinę mniejsze, ale nie jestem pewien, muszę to później sprawdzić. Ale faktycznie wygląda na to, że jest nieco mniejszy od tego z wzgórza Mansuderu. Idziemy teraz do Muzeum Rewolucji, tutaj przy pomnikach. Nad wejściem do muzeum oczywiście góra Paegu, symbol rewolucji i miejsce narodzin generała Kim Il-sunga według północno-koreańskiej historii, mitologii. Dobra muzyka. Muzeum, które odwiedziliśmy, niestety nie można było nagrywać. Ja wam powiem, jaką salę tam oglądaliśmy. Oglądaliśmy tam salę z wystawionymi drzewami z rewolucyjnymi sloganami. W trakcie walki partyzanckiej przeciwko japońskiemu okupantowi w latach 40. XX wieku partyzanci koreańscy zostawiali takie właśnie znaki na drzewach, aby podnieść swoje morale. I wiele lat później, w 1998 roku, doszło do wielkiego pożaru w górze, gdzie znajdowały się te drzewa i bohaterscy żołnierze armii koreańskiej ruszyli na pomoc i zakryli swoimi ciałami te drzewa, żeby one przetrwały, poświęcając tym samym swoje życie i na wystawie można poznać tą historię. I to była jedyna sala w tym muzeum, którą nam pokazano, mimo że budynek jest bardzo duży.
Kółka pod pomnikiem przywódców. Nie można jechać rowerem, trzeba z niego zejść. Znak zabraniający i są pomniki. Wyglądają po niemieckie bunkry z czasów II wojny światowej. Natomiast w życiu... Znajdujemy się teraz w e-bibliotece tuż przy placu głównym w Chundzin. So this library was opened on the occasion of the 70th birthday of our General Kim Jong-il. Uh-huh. 우리 도서관의 그 연근 측면적은 4,000여 평방미터 그리고 28만 부의 도서들과 500여 석의 독자 수용 능력 300여 대의 컴퓨터들을 보유하고 있습니다. So total floor space of this e-library is 4,000 square kilometers and it has 250,000 books and it has a capacity of 500 seats. 500 seats and then it is a new 300 computers. So 우리 도서관은 1층과 2층으로 되어 있습니다. 1층은 전자봉사고요, 2층은 도서봉사고요. 그런 나눠져 있습니다. So here, this is two-story building, and the first floor, this is the electric reading hall. This on the second floor, real book reading hall. Widać, że budynek jest całkiem nowy, bo posadzy i w ogóle wygląda dość nowocześnie. Game? No. Computer game? Typing. A typing. Ah, taka. Gra edukacyjna do nauki obsługi klawiatury, szybkiego pisania. Im szybciej piszesz, tym szybciej ludzi biegnie. O, jedna są pałki, ilościu. Kiecacie? Nasz asystent przewodnik też chyba się zmierzy z tą grą. How fast can you type? I try. You try? Okay. Go. Yeah, very good, very good. Yeah, you're winning. Chcemy zobaczyć kolejną salę. To jest sala komputerowa. Znaleźliśmy ukryty schowek szlugów. Noszę wrażenie, że Korea Północna jest jedynym krajem na świecie, w którym zwiedza się zamiast jakichś zabytków obiekty użytku publicznego, na przykład biblioteki. Jeśli znacie jeszcze inne kraje, w których się zwiedza takie miejsca, to dajcie mi znać w komentarzach. Tutaj jest scena z książkami obcojęzycznymi, jakieś głównie naukowe. O, widzę. Human Anatomy, biologia, medycyna, etyka. To też rosyjski. Antropologia. I tutaj mamy analogowy katalog. Mimo, że jesteśmy w e-bibliotece, to jednak wciąż możecie odnaleźć takie karty. Znalazłem książek. W różnych językach też są. Po rosyjsku. Nie wiem, to chyba jest z lat 50. w ogóle. Nie mogę tego wyjąć. Dobra, nie da się tego wyjąć. A widzicie ten budynek w budowie? On ma turbinę wiatrową na szczycie. Niesamowite, że się porusza tak dookoła. Szkoda, co to służy.
Pozdro z Karolde, jesteśmy w przedszkolu w Chunjin. Idziemy zobaczyć, jak wygląda placówka oraz na występ dzieci. Teraz posłuchaj, jak nawet nie wiem, kiedy przeznaczało. I tak potem się na przykład co by sobie dzieci nas czekają, jesteśmy spóźnieni jak zwykle. Oznaczony jest kierunek, także ruchu na schodach, bardzo sprytnie. Pozdro. Super, te świnki. Trochę ciemno. Jest także oczywiście UH3, północno-koreański satelita. A tam już... O, Disney. Idziemy na postawienie dzieciaki.
druga. Okej, lecimy, bo ona chyba czeka z... Jedziemy. Ale dobra, te dzieciaczki. Teraz musimy wyjść, bo one będą klaskały, dopóki nie wyjdziemy. Chłopaki, bo jak nie odejdziecie, to one będą dalej klaskały. Jak nie odejdziecie, to będą dalej klaskały. Papa! No już idziemy, idziemy chłopaki, bo dzieciaczki będą musiały cały czas klaskać. Ale zabawa. Siadamy.